Adwent, dzień 17. Tytuł: Doskonałość poczętego potomka, fragment z trzeciej części Sumy Teologicznej. Autor: Święty Tomasz z Akwinu. Źródło: Katedra Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Przekład: 1963, Ośrodek Wydawniczy Veritas. Narracja: Fonoteka Sobieskiego. Zagadnienie 34. Doskonałość poczętego potomka. Rozpatrzmy z kolei doskonałość poczętego potomka. Zagadnienie to ujmiemy w czterech pytaniach. Po pierwsze, czy Chrystus był uświęcony przez łaskę już w pierwszej chwili swego poczęcia? Po drugie, czy poczynając od tego momentu mógł od razu posługiwać się wolną wolą? Po trzecie, czy już od tej chwili mógł zasługiwać? Po czwarte, czy od razu w pełni posiadał niebo? Artykuł 1. Czy Chrystus był uświęcony już w pierwszej chwili swego poczęcia? Na pozór nie. Po pierwsze, powiedziano bowiem: 1. Nie pierwej jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, a potem to, co duchowe. Skoro zaś uświęcenie przez łaskę dotyczy tego, co duchowe, Chrystus przeto nie otrzymał łaski świętości natychmiast, z chwilą swego poczęcia, lecz dopiero po upływie pewnego czasu. Po drugie, uświęcenie jest, jak się wydaje, wyzbyciem się grzechu, stosownie do słów. 2. Emotikon smutek i byliście kiedyś takimi, to jest, grzesznikami, ale zostaliście obmyci, ale zostaliście uświęceni. A wszak w Chrystusie grzechu nie było. Nie miało więc celu uświęcenie Jego przez łaskę. Po trzecie, jak przez Słowo Boże wszystko się stało 3, tak uświęcenie wszystkich ludzi dokonało się przez Słowo wcielone. Powiedziano: 4. Ten, co uświęca, i ci, co bywają uświęceni, z jednego wszyscy. Otóż jak mówi Augustyn: 5. Nie zostało uczynione Słowo Boże, przez które wszystko się stało. Więc nie jest uświęcony i Chrystus, przez którego wszyscy zostali uświęceni. A jednak powiedziano: 6. Co się z ciebie narodzi święte, będzie nazwane Synem Bożym. A także: 7. Którego Ojciec uświęcił i posłał na świat. Wykład. Jak wiemy. 8. To, że dusza Chrystusa obfituje w łaskę uświęcającą, jest wynikiem zjednoczenia jej z samym Słowem, zgodnie z Ewangelią. 9. Widzieliśmy chwałę Jego, jako jednorodzonego od Ojca, Słowo, pełne łaski i prawdy. Wiemy. 10. Że ciało Chrystusa było obdarzone duszą i przyjęte przez Słowo już od pierwszej chwili poczęcia. Płynie stąd wniosek, że Chrystus w pierwszej chwili swego poczęcia miał pełnię łaski uświęcającej Jego duszę i ciało. Ad 1. Porządek przedstawiony przez apostoła odnosi się do ludzi, którzy postępując naprzód stopniowo dochodzą do poziomu życia duchowego. W tajemnicy wcielenia zaś obserwujemy raczej zestępowanie boskiej pełni na teren ludzkiej natury, niż wznoszenie się ku Bogu natury ludzkiej bytu domniemanie istniejącego uprzednio. I dlatego Chrystusa człowieka od początku cechowała duchowość doskonała. Ad 2. Zostać uświęconym to tyle, co stać się świętym. Stać się czymś to niekoniecznie osiągnąć przeciwieństwo tego, czym się było przedtem, ale także uzupełnić jakiś brak, bądź zacząć istnieć, do białości można przejść z czerni lub z nieistnienia białości. My stajemy się świętymi z grzeszników, tak iż uświęcenie wyprowadza nas z grzechu. A Chrystus, jeśli chodzi o Jego człowieczeństwo, stał się święty, bo nie zawsze miał tę świętość, która płynie z łaski. Nie stał się świętym z grzesznika, bo nigdy grzechu nie miał. Zanim stał się świętym, nie był świętym człowiekiem, nie w tym znaczeniu, że zabrakło mu świętości jako człowiekowi, lecz że kiedy nie był człowiekiem, to nie miał świętości ludzkiej. Stając się człowiekiem, od razu zostaje człowiekiem świętym. W komentarzu do słów anioła. 11. To, co się z ciebie narodzi święte, mówi Grzegorz. 12. Dla odróżnienia od naszej świętości podkreślamy to, że Jezus miał się narodzić świętym. Jeśli stajemy się świętymi, to jednak takimi się nie rodzimy, jesteśmy bowiem uwikłani w skażenie naszej natury. I tylko On narodził się prawdziwie świętym, ten, który nie został poczęty z cielesnego stosunku. Ad 3. Inaczej działa Ojciec przez Syna przy stwarzaniu rzeczy, a inaczej Trójca Przenajświętsza przez Chrystusa człowieka przy uświęcaniu ludzi.
Bo Słowo Boże ma tę samą moc i wykonuje to samo działanie, co Bóg Ojciec, to też Ojciec nie posługuje się Synem, jako narzędziem, które porusza, samo poruszone. Człowieczeństwo Chrystusa zaś, jak wiemy, 13, jest poniekąd narzędziem bóstwa i uświęca, samo uświęcone. Artykuł 2, czy Chrystus, jako człowiek, mógł od pierwszej chwili swego poczęcia podejmować wolne decyzje? Na pozór nie. Po pierwsze, bo żeby działać, trzeba przedtem istnieć. Podejmowanie wolnej decyzji jest jakimś działaniem. Niemożliwe jest więc, jak się zdaje, podejmowanie przez Chrystusa wolnych decyzji już w pierwszej chwili Jego poczęcia, skoro dopiero wtedy, jak wiemy, 1. zaczęła istnieć Jego dusza. Po drugie, wolna decyzja polega na wyborze. Wybór zaś musi być poprzedzony rozważaniem, zdaniem filozofa bowiem. 2. Wybór jest pożądaniem rzeczy po zastanowieniu się. Niemożliwym się wydaje przeto, by Chrystus podejmował wolne decyzje już w pierwszej chwili swego poczęcia. Po trzecie, wolność decyzji, jak wiemy, 3. ma oparcie w woli i rozumie, tak iż jej podjęcie jest aktem woli i rozumu, względnie intelektu. Otóż akt intelektu zakłada akt poznania zmysłowego, które nie może istnieć tam, gdzie nie ma odpowiednich narządów zmysłowych, a nie wydaje się, by Chrystus posiadał je w pierwszej chwili swego poczęcia. Wydaje się więc, że nie mógł on już wtedy podejmować wolnych decyzji. A jednak mówi Augustyn. 4. Zaledwie przybyło do łona, Słowo, zachowując prawdziwość swojej natury, natychmiast staje się ciałem i pełnym człowiekiem. Lecz skoro pełny człowiek może podejmować wolne decyzje, to Chrystus mógł to czynić już w pierwszej chwili swego poczęcia. Wykład. Ludzką naturę przyjętą przez Chrystusa, jak wiemy, 5. cechowała doskonałość duchowa, nie zdobywał on jej stopniowo, lecz posiadał od początku. Otóż doskonałość duchowa nie polega ani na zdolności, ani na sprawności, lecz na działaniu. To też w dziele De Anime powiedziano. 6. że działanie jest aktem drugim. Musimy przeto stwierdzić, że Chrystus w pierwszej chwili swego poczęcia wykonywał wszystkie te czynności duszy, które mogą być wykonane w jednej chwili. Do nich zaś należą czynności woli oraz intelektu składające się na wolne decyzje. Czynności te dokonują się w jednej chwili, o wiele szybciej niż ujęcie czegoś przy pomocy zmysłu wzroku. Pojmowanie, chcenie i odczuwanie, jak czytamy. 7. Nie są to poruszenia aktu niepełnego, dokonujące się stopniowo, ale ruchy aktu, który już pełnię osiągnął. Należy więc stwierdzić, że Chrystus w pierwszej chwili swego poczęcia podejmował wolne decyzje. Ad 1. Działanie jest uwarunkowane istnieniem, ale niekoniecznie od istnienia późniejsze. Z chwilą, kiedy przyczyna sprawcza osiąga pełnię bytu, jeśli nie napotyka na przeszkody, zaczyna działać. Podobnie ogień z chwilą powstania zaczyna dawać ciepło i światło. Otóż i ogrzewanie nie osiąga punktu szczytowego w jednej chwili, lecz po upływie jakiegoś czasu, oświetlenie natomiast dokonuje się momentalnie. Właśnie tego typu działaniem, jak stwierdziliśmy. 8. Jest powzięcie wolnej decyzji. Ad 2. Z chwilą ukończenia procesu rozważania czy zastanowienia się może nastąpić wybór. Otóż ci, którzy muszą się zastanawiać, dopiero w chwili zakończenia tego procesu decydują się na wybór i natychmiast go dokonują. Widzimy więc, że rozważanie i zastanawianie się przed dokonaniem wyboru potrzebne jest tylko ze względu na potrzebę zbadania tego, co nasuwa wątpliwości. Chrystus zaś w pierwszej chwili swego poczęcia miał zarówno pełnię łaski uświęcającej, jak i pełne poznanie prawdy. Czytamy o nim. 9. Słowo. Pełne łaski i prawdy. Posiadając pewność co do wszystkich rzeczy, mógł więc dokonywać wyboru w jednej chwili. Ad 3, intelekt Chrystusa, ze względu na posiadaną przezeń wiedzę wlaną, mógł, jak wiemy. 10. poznawać również bez nawrotu do wyobrażeń. To też bez udziału zmysłów również mogły się w nim dokonywać czynności woli i umysłu. Ale już od pierwszej chwili poczęcia mogło się w nim przejawić także działanie zmysłów. Dotyczy to zwłaszcza zmysłu dotyku. Bo, jak stwierdzono. 11. Już płód w łonie matki, jeszcze przed otrzymaniem duszy rozumnej, może mieć doznania dotykowe. To też, skoro Chrystus od pierwszej chwili swego poczęcia miał duszę rozumną,
posiadającą ciało w pełni ukształtowane i zaopatrzone w narządy, mógł tym bardziej przeżywać spostrzeżenia dotykowe. Artykuł 3. Czy Chrystus mógł osiągnąć zasługę w pierwszej chwili swego poczęcia? Na pozór nie. Po pierwsze, bo wolna wola nie inaczej się ma do zasługi, jak do czynu nagannego. A jak wiadomo? 1. Diabeł nie mógł zgrzeszyć w chwili, kiedy został stworzony. Dusza Chrystusa nie mogła przeto zdobyć zasługi w momencie, kiedy została stworzona, a to była pierwsza chwila poczęcia Chrystusa. Po drugie, dla człowieka, jak wydaje się, czymś naturalnym jest to, co on posiada od pierwszej chwili swego poczęcia, stanowi to bowiem wytyczne dla jego powstającej natury. Otóż, jak wiadomo. 2. Nie zasługujemy przez to, co naturalne. Wydaje się więc, że wolna decyzja, powzięta przez Chrystusa, jako człowieka, w pierwszej chwili jego poczęcia, nie miała charakteru zasługi. Po trzecie, raz osiągnięta zasługa staje się poniekąd własnością zasługującego, także już ponownie tego samego wysługiwać on nie może, nikt bowiem nie wysługuje tego, co posiada. Zasługa Chrystusa w pierwszej chwili jego poczęcia wykluczyłaby wobec tego zasługi późniejsze. A to jest oczywisty błąd. Chrystus więc w chwili poczęcia nie popełnił czynu zasługującego. A jednak, mówi Augustyn. 3. Jest absolutnie wykluczony jakikolwiek postęp w duszy Chrystusa, jeśli chodzi o zasługę. A wszak gdyby nie zasługa w pierwszej chwili jego poczęcia, to mógłby w tej dziedzinie czynić postępy. Więc już w tym momencie Chrystus zdobył zasługę. Wykład. Jak już wiemy. 4. Chrystus został przez łaskę uświęcony od pierwszej chwili swego poczęcia. Otóż rozróżniamy uświęcenie dwojakiego rodzaju, a mianowicie. Po pierwsze, uświęcenie dorosłych, które dokonuje się w zależności od ich własnych aktów. Po drugie, uświęcenie dzieci, które dokonuje się w zależności od wiary rodziców, bądź Kościoła, a nie własnego aktu wiary dzieci. Uświęcenie pierwszego rodzaju jest doskonalsze od tego ostatniego, akt jest bowiem doskonalszy od dyspozycji, a to, co jest samo przez się, jest doskonalsze od tego, co jest przez coś innego. Skoro zaś najdoskonalsze było uświęcenie Chrystusa, bo stało się przyczyną uświęcenia innych, wyciągamy stąd wniosek, że On sam się uświęcił swoją własną wolną decyzją, skierowaną ku Bogu. To poruszenie wolnej woli było aktem zasługującym. I dokonało się ono właśnie w pierwszej chwili jego poczęcia. Ad 1, inny jest stosunek wolnej woli do dobra niż do zła. Dobro jest bowiem jej właściwym naturalnym przedmiotem, zło natomiast działa tam, gdzie jest jakiś brak i nieliczenie się z naturą. A zgodnie z tym, co mówił filozof 5, to, co jest wbrew naturze, nie dorównuje temu, co jest zgodne z naturą, jest bowiem jakimś wykoszlawieniem tego, co naturalne. To też wolna wola bytu stworzonego, jeśli natura jest nienaruszona w momencie stworzenia, może się skierować ku dobru przez zasługę, nie może natomiast ku złu przez grzech. Ad 2. Naturalne w człowieku jest to, co człowiek w zwykłym biegu rzeczy posiadł na początku swego stworzenia. A wszakże nic nie stoi na przeszkodzie, by istota stworzona na początku swego stworzenia otrzymała od Boga dar łaski. W taki właśnie sposób dusza Chrystusa, w chwili kiedy została stworzona, otrzymała łaskę spełnienia czynu zasługującego. I to jest racja uzasadniająca powiedzenie święta Augustyna 6, że łaska w owym człowieku była czymś naturalnym. Ad 3, nie ma przeszkód, aby ktoś posiadał z różnych tytułów jedną i tę samą rzecz. I zgodnie z tą zasadą Chrystus, posiadając już chwałę nieśmiertelności z tytułu zasługi w pierwszej chwili swego poczęcia, zasłużył na nią również późniejszymi czynami i męką. Nie chodziło tu o powiększenie zasługi uprawniającej do nagrody, lecz o większą ilość tytułów, z których Chrystusowi należy się nagroda. Artykuł 4. Czy Chrystus w pełni posiadał wizję uszczęśliwiającą już w pierwszej chwili swego poczęcia? Na pozór nie. Po pierwsze, zasługa poprzedza bowiem nagrodę tak, jak wina karę. Otóż, jak wiemy. 1. W pierwszej chwili swego poczęcia Chrystus zdobył zasługę, a skoro wizja uszczęśliwiająca jest nagrodą zasadniczą, to Chrystus nie posiadał w chwili swego poczęcia wizji uszczęśliwiającej. Po drugie, Pan mówi. 2. Potrzeba było, żeby Chrystus to cierpiał i tak wszedł do chwały swojej. Chwała zaś jest udziałem oglądających Boga. Chrystus nie oglądał więc Boga w pierwszej chwili swego poczęcia, skoro jeszcze nie przeszedł przez mękę.
Po trzecie to, co nie przysługuje aniołom ani ludziom, uważamy za coś właściwego Bogu, nie przysługuje więc to Chrystusowi, jako człowiekowi. Otóż aniołom ani ludziom nie przysługuje szczęśliwość wiekuista, bo gdyby ją posiedli w momencie swego stworzenia, to nigdy by potem nie zgrzeszyli. Chrystus, jako człowiek, nie posiadał przeto w pierwszej chwili swego poczęcia widzenia uszczęśliwiającego, które jest udziałem błogosławionych. A jednak mówi psalmista. 3. Błogosławiony, którego obrałeś i przyjąłeś. Słowa te glosator odnosi do ludzkiej natury Chrystusa. 4. Przyjętej przez Słowo Boże do jedności osoby. A wszak ta natura została przyjęta przez Słowo Boże w pierwszej chwili poczęcia. W tym momencie przeto Chrystus, jako człowiek, stał się błogosławiony, czyli osiągnął wizję uszczęśliwiającą. Wykład. Byłoby czymś, jak wiemy. 5. Niewłaściwym, gdyby Chrystus w pierwszej chwili swego poczęcia przyjął łaskę usprawniającą, habitualną, niezaktualizowaną, bo jak czytamy. 6. Chrystus przyjął łaskę, nie pod miarą. 7. Łaska zaś udzielana ludziom na ziemi jest dozowana i nie dorównuje łasce, która jest udziałem niebian. A łaska, którą posiadał Chrystus w pierwszej chwili swego poczęcia, nie tylko jej dorównuje, lecz przewyższa to wszystko, co oni posiadają. A skoro łaska niebian jest zawsze zaktualizowana, to i Chrystus miał od początku aktualną wizję od Boga oglądanego w Jego istocie, jaśniejszą niż inne stworzenia. Ad 1, wiemy. 8, że Chrystus przez mękę osiągnął uwielbienie ciała. Chwała duszy, która polega na uszczęśliwiającym widzeniu, nie była przedmiotem Jego zasługi. Z powyższego wynika odpowiedź na zarzut drugi. Ad 3, Chrystus, ponieważ był Bogiem i człowiekiem, górował nad pozostałymi stworzeniami również przez swoje człowieczeństwo, tak iż od początku posiadał szczęśliwość wieczną.